Dzień dobry. Dzisiaj kolejne pytanie. Co oznacza słowo kupienie lub nabycie? Czyli słowo, które jest oddane greckim słowem agorazo, numerem według numeracji Stronga G59. Jest to pytanie, które ma odróżnić i znaleźć różnicę między tym, co omawialiśmy poprzednio, gdy pytaliśmy, co to jest odkupienie lub wykupienie odpowiadające greckiemu słowu lutro z numeracją G3084 według Stronga. Więc dzisiaj pytanie, które brzmi, co oznacza słowo kupienie lub nabycie? W Grece agorazo. G59. Oczywiście kupienie lub nabycie to także termin, który implikuje zapłacenie pewnej ceny, ale istnieje różnica pomiędzy nabyciem lub kupieniem, a wykupieniem lub odkupieniem. Kupienie lub nabycie odnosi się do całego świata, a nie tylko do wierzących. Obrazuje to następujący werset. Lecz byli też fałszywi prorocy między ludem, jak i wśród was będą fałszywi nauczyciele, którzy wprowadzać będą zgubne nauki i zapierać się Pana, który ich nabył, agorazo, G59, sprowadzając na siebie rychłą zgubę. To jest w drugim liście Piotra, drugi rozdział, pierwszy werset. Drugi list Piotra. Drugi list Piotra, drugi rozdział. Werset pierwszy. Byli też fałszywi prorocy między ludem, jak i między wami będą fałszywi nauczyciele, którzy wprowadzą zgubne kacerstwa, zapierając się Pana, który ich nabył. Ściągną sami na siebie prędką zgubę. Jest to dosyć ważne odróżnienie. Niestety ono jest w niektórych tłumaczeniach nieprawidłowo oddane. Ci fałszywi nauczyciele byli kupieni, ale jasne jest, że oni nie byli wykupieni. Pan ich nabył, ale nie odkupił. Oni nie wierzyli Panu, gdyż zapierali się Pana i ściągnęli na siebie zgubę. Niestety w niektórych polskich przekładach słowo agoradzo z tego drugiego Piotra, z drugiego rozdziału pierwszego wersetu jest oddane jako odkupienie, co zaciemnia tę istotną różnicę. Więc tutaj trzeba zachować pewnego rodzaju czujność. Interesująca ilustracja tego zjawiska jest widoczna w przypowieści o skarbie na roli. Cała rola została nabyta lub kupiona ze względu na skarb. W tej przypowieści rola oznacza świat. Czytamy o tym w Mateusza 13 rozdział, 37 werset. Mateusza 13 rozdział. 37 werset. A on odpowiadając, rzekł im, ten, który rozsiewa dobre nasienie, jest syn człowieczy, a rola to świat. A dobre nasienie to synowie królestwa, a konkol to synowie złego. Czyli jest to Ewangelia Mateusza 37-38. Natomiast ten werset, który mówi o tym, o tej przypowieści, to jest znowu podobne, to jest 44 werset. Znowu podobne jest królestwo niebieskie skarbowi skrytemu w roli, który człowiek znalazł i skrył i ucieszony nim odchodzi i wszystko, co ma, sprzedaje i kupuje oną rolę. Czyli widzimy, że kupił rolę, całą rolę, nie tylko skarb.
I śmierć Chrystusa daje mu prawo do całego świata. On kupił lub nabył wszystko. To prawo jest prawem uzupełniającym, odnoszącym się do posiadania przez Niego tego wszystkiego, czego jest Stwórcą, Stworzycielem. Nie należy mieszać czasownika odkupić lub wykupić, lutro, oznaczony na przykład w systemie Stronga jako G3084, który to czasownik odnosi się do odkupienia, z czasownikiem nabywać, który odnosi się do kupna, i on jest na przykład, takie greckie słowo za nim stoi, agorazo, w numeracji Stronga G59 lub G0059. Różnicę między jednym a drugim widać właśnie w przykładzie dwóch przypowieści z Mateusza 13. Podobne jest Królestwo Niebios do ukrytego w roli skarbu, który człowiek znalazł, ukrył i uradowany odchodzi i sprzedaje wszystko, co ma i kupuje oną rolę. Dalej podobne jest Królestwo Niebios do kupca szukającego pięknych pereł, który gdy znalazł jedną perłę drogocenną, poszedł, sprzedał wszystko, co miał i kupił ją. Mateusza 13 rozdział od 44 do 46 wersetu. I w tym Mateusza 13 rozdział od 44 do 46 wersetu zakup pięknej perły i tylko perły, opisany w wersetach 45-46, odpowiada odkupieniu, wykupieniu, odkupieniu. Natomiast zakupienie całego pola, opisane w wersecie 44, w celu uzyskania szczególnego prawa również do skarbu, odpowiada nabyciu, kupnu, nabyciu. Więc cóż oznacza ten termin, o którym tutaj mówiliśmy? Termin, który jest właśnie związany z kupieniem lub nabyciem. Co oznacza słowo kupienie lub nabycie? Agorazo greckie, czyli G59, oznacza on, że Bóg stał się właścicielem całego świata, wierzących i niewierzących, na podstawie dwóch podstaw. Tej, że stworzył wszystko, a po drugie, że Chrystus umarł za wszystkich. I w ten sposób kupił, nabył cały świat, całą rolę. I to jest ta różnica. Dziękuję za uwagę. Z Bogiem.